Wybierz klasę w niedoścignionej cenie. Ford Focus Limousine albo Ford Mondeo Limousine. Także klasa w niedoścignionej cenie. Nowy Ford Kuga w ofercie All Inclusive? Tak, to luksus w nowoczesnej odsłonie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. Jak ukończymy całość inwestycji, strzelać będzie można leżąc, stojąc i klęcząc. Na dzień dzisiejszy oddany tor strzelecki jest przeznaczony do strzelania w pozycji leżącej, mówi burmistrz Nysy i zapewnia, że jest niemożliwe, żeby kule świstały po osiedlu. Zdaniem specjalistów kule świszczące poza terenem strzelnicy są niemożliwe, czyli ufamy, że jest bezpiecznym obiektem nasza strzelnica. Natomiast w regulaminie jest zapis, że strzelanie odbywać się musi z pozycji leżącej. To jest pewnie klucz do wszelkich potencjalnych problemów. Na razie strzelamy leżąc. Projekt strzelnicy to są trzy tory i sytuacja jest taka, że ten najdłuższy tor jest w pozycji leżącej, czyli ten, który jest oddany teraz do użytku, natomiast dwa kolejne tory to są tory do pozycji klęczącej i stojącej, czyli jak skończymy naszą inwestycję w całości, to wówczas będziemy można strzelać leżąc, stojąc i klęcząc. Natomiast na dzisiaj najdłuższy tor wymaga niestety tylko tego, żeby leżeć. Być może właśnie o tym zapomnieli entuzjaści strzelania, choć burmistrz mówi, że to niemożliwe. Jest to raczej niemożliwe, bo zawsze przy strzelaniu są ci, którzy prowadzą, mają uprawnienia i wiedzą jak strzelać, żeby było bezpiecznie i ufam, że tak właśnie jest. My też na otwarcie, jak pan zauważył, z panem wojewodą strzelaliśmy z pozycji stojącej, ale też pod okiem dwóch, trzech ekspertów, którzy mówili, w którym kierunku, jak się przełożyć, żeby ten strzał był bezpieczny. I tutaj raczej ryzyka nie było. Gorzej, jeżeli ktoś jest sam lub bez nadzoru właściwego, wówczas może być jakieś ryzyko, natomiast strzelnica jest pod nadzorem. Pod dobrym nadzorem nikomu nic nie grozi. Po skargach mieszkańców z ulicy Poziomkowej doszło do spotkania z projektantem. Władze gminy twierdzą, że wszystko jest w porządku i strzelnica będzie za kilka dni ponownie otwarta. Jesteśmy już po spotkaniach z projektantem, to jest kolejny, już myślę, że ostatnie, bo też nie chcemy, aby strzelnica była zamknięta w wakacje, bo wakacje powinna tętnić życiem i tak też będzie. I od myślę poniedziałek, wtorek to jest czas, który będzie otwarta, ale już z informacją bardzo wyraźną na każdym etapie, że strzelamy tylko z pozycji leżącej. Pozycja strzelecka nie rozwiąże jednak problemu hałasu i jak widać do tego mieszkańcy okolicznych domów będą musieli się przyzwyczaić. Wybierz klasę w niedoścignionej cenie. Ford Focus Limousine albo Ford Mondeo Limousine. Także klasa w niedoścignionej cenie. Nowy Ford Kuga w ofercie All Inclusive? Tak, to luksus w nowoczesnej odsłonie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.